Witajcie moi drodzy, dzisiaj z samorządem z okazji świąt podekorujemy sobie troszkę ciasteczek i odpowiemy na pytania, które zadaliście na Instagramie. Jest ze mną tutaj Konrad, Kasper i Marcin. I zobaczymy, co tam dla nas przygotowaliście. Zapraszamy do oglądania. Yes, it's Christmas! Macie jakiś pomysł, jakbyśmy to podekorowali? Bo ja nie wiem, czerwone na przykład. Jakkolwiek. Marcin? Niebieski. Niebieski. To jest prawda. Dobra, jaki chcesz niebieski? Mamy tu niebieski? To jest King Ride. Ej, krokik niebieski do zielonej żółty. A po nie. Racja w sumie. Czerwony. Nie. Nie, ale to chcemy się musieli jakoś zrobić. Niebieski i żółty. No. Teoria. Jak zrobić niebieski? Nie, niebieski jest podstawowym kolorem, więc go się nie zrobi. I nie ma to. Nie. Teoria kolor to akurat już cię poszerzyć. Widać, że nikt. O nie, czekaj, czy to jest? Fajny pisak to jest. Fajny pisak, to masz fajny pisak, dobra. Więc mój pisak ewidentnie nie chce współpracować, to może w międzyczasie złapie nawet jakieś pierwsze pytanie. Jesteście gotowi? Ale co tam dekorujcie w międzyczasie, ja to zrobię losu. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie pierwsze pytanie. Konrad, czekaj, słuchaj, pierwsze pytanie. Ulubiony nauczyciel. Do wszystkich po kolei. A pan kluba oczywiście. Pan kluba. No Kacper? Boli mnie serce. Ojejku. No to... Będziecie mnie hejtować. A Marcin jak tam? Pan Marcin Lasak. Marcin Lasak, okej. Okay. Jakbym miał powiedzieć, to w sumie ciężko, bo to trochę zależy, ale na pewno pan Janecki jest naprawdę super nauczycielem i super opowiada. Dobra, do naszego składu dołączyła Wiola. Witamy cię, Wiolu. Witam. Zdążyliśmy ominąć jedno pytanie, ja ci przeczytam jeszcze raz. Ulubiony nauczyciel? Moja wychowawczyni, pani Rosińska. Dobra, słuchajcie moi drodzy, przed chwilą się pojawiła Wiola, teraz pojawił się Dominik. Witamy cię, Dominiku. Siema. Słuchaj, w międzyczasie, jak my sobie tutaj już dekorujemy ciasteczka, padło pierwsze pytanie, jaki jest twój ulubiony nauczyciel? Jaki jest mój ulubiony nauczyciel? Kurczę, gdyby było pytanie o najprzystojniejszego nauczyciela, to by było o wiele łatwiej, no bo wtedy zdecydowanie bym wybrał pana Wichra. Ale jeżeli mam powiedzieć tak ogólnie najlepszy nauczyciel, nie chcę mówić tylko i wyłącznie jednego nazwiska, więc myślę, że powiem przynajmniej trzy. Zdecydowanie nauczycielami, którzy najwięcej wnoszą do naszej szkoły i bardzo dużo im zawdzięczamy, jest pani Popek, bo jestem jej bardzo wdzięczny za to, że tak daleko prowadzi nas jako olimpijczyków fizycznych. Ja osobiście też bardzo lubię panią Przygocką z zawodowych. Pan kluba wydaje się być miły. Jakie macie plany na samorząd? To jest takie pytanie otwarte chyba bardzo. Ktoś by chciał zabrać głos? Zanim ja zabiorę głos. Może ty zacznij. Na pewno bym więcej odcinków tych typu matura, to bym zrobił te szybkie strzały i jak się zrobi cieplej, bo teraz mam taką piękną zimową pogodę, to na pewno te dni typu no backpack day i te wszystkie takie fajne z przebierankami, bo teraz zimę trochę ciężko się przebrać w coś i wiecie, kurtkę nakładać i potem przyjść do szkoły z tym i się rozbierać. Dobra, słuchajcie, dalej. To chyba pytanie, gdzie to jest? Marcin, do ciebie. Kiedy turniej FIFA i jak będzie organizowany? Bo tutaj to z twojej inicjatywy wymyśliłeś, więc ja nie wiem, jak będzie organizowany, nie znam się na tym. System 1-1 w lutym. W lutym, okej, okay, dobra. A tu myślisz, że na LAN-ie będziecie wszystko grali? Czy... LAN będzie w formie LAN. A tak to interlej, na tej najnowszej zakładam, nie? Tak. Dobra. No ja się na FIFA nie znam, chociaż wczoraj grałem z kolegą, ale my tak gramy taką 2010, tak żeby sobie tak coś tam pobykać, postrzelać. Dobra, lecimy dalej. Losu. Pokaż. O kurde. Czekaj, chcesz do kamery pokazać? Nie chcę, ale mogę. Się ma oczu, ale nie piękne. Piękne będzie, zgadzam się. Dobra, słuchajcie, pytanie. Czy się lubicie? Nie. Nienawidzimy się wszyscy nawzajem, koniec pytania. Lecimy dalej. Dobra, jak wam się pracuje w samorządzie? No ja tu jeszcze tygodnia nie robię, więc tak ciężko się odpowiedzieć. Okej. Ja od września mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, bardzo zorganizowanie, super atmosfera, polecam. Ja mi się też bardzo dobrze, te filmy co tydzień, co trzeba montować, no czasami jest tak, niezbyt się chce siedzieć, ale tak ogólnie to naprawdę jako samorząd to mi się super podoba. Mi też. Tobie też. Okay, a nie wiem, co powiedzieć. Albo ci się podoba, albo ci się nie podoba, nie, kropka.
Ale to też prawda. Fajnie jest zobaczyć, że jesteśmy w stanie zrobić coś więcej dla tej szkoły. I razem jesteśmy w stanie dużo rzeczy poogarniać. Jakie hobby poza SQL macie? Teraz nie wiem, czy to chodziło o komuś o skrót od samorządu, czy o... SQL szkoła. W szkole, okej. Okay. No wiesz, bo SQL to jest też język do zarządzania bazą danych, ja ci mogę powiedzieć. Więc, jeśli... Czekaj, to tak najpierw odpowiem, czekaj, tu... z Dominikiem. Jeśli chodzi poza SQL-em... Tak. No, poza SQL-em moim hobby jest JavaScript i Python. Tak, ja bardzo lubię C-Sharpa z języków i... No i też sobie ten JavaScript. Dobra, Marcin, ty jakie języki? C++. C++, dobra. A ile lat programujesz? No, proszę. Ja jak to się nazywa w Khan Academy? Khan Academy? Czekaj, co ty coś tam robisz? To są takie gry, takie programowania, że oni teoretycznie mówią, co masz napisać. A, wiem, dobra, wiesz, to wiem. To jest taka fajna strona. Tak, to jest się jeszcze interesuje Akademią Cisco. Pomijając tego SQL-a i programowanie, dobra, jakie tu macie hobby poza samorządem? Ja się zajmuję teatrem i to widać przez kółko teatralne chociażby, no i polityką. To jest prawda? Politykujesz. Politykuję, rządzę światem, te sprawy. Elżbieta II. Konrad? Ja se dronami latam, jak wygląda. Okej, no to takie okej. Wiola? Ja śpiewam i śpię. I śpię, to jest... Sieć. Marcin, co tam? Akademia Cisco i League of Legends. League of Legends. Tu jak ktoś by chciał też. Jak mi wyślesz taga, to może mogę ci nad głową wkleić, żeby ci wszyscy do znajomych pozapraszali to z całej szkoły. A Dominik, hobby? Poza... Ja się to, w sumie to lubię gotować i podróżować po świecie, zwiedzać i oglądam anime. Ja w sumie co, poprogramuję sobie na gitarze albo na pianinie bym sobie zagrał. I co w sumie? Gry tworzysz. No, no to w programowanie to wliczam, nie? No, w sumie. No. Dobra, myślę, że odpowiedziano. Lecimy dalej. Kiedy turniej w Fortnite? Nigdy. Nigdy. Nie grałem nigdy. Nigdy nie będzie turnieju w Fortnite. Ja się podpinam pod to. Kiedy dzień bez plecaka? To trochę wcześniej o tym właśnie wspominaliśmy. Teoretycznie rok temu był zimy i był śnieg, no i do mnie do wózka napadało. No, dlatego tak mi się wydaje, że lepiej by to było zrobić bardziej, no jak już ten śnieg zniknie, więc... No, przynajmniej marzec, kwiecień najwyżej. No, tak, jak się troszeczkę jak ciepli, to ta ciepli, no nie. Zima minie, to no, to będzie na pewno dzień bez plecaka, bo rok temu były naprawdę zabawne rzeczy, zobaczymy co będzie w tym roku. Dobra, pytania nam się powoli kończą. To nie dobrze. Czego możemy się spodziewać jeszcze? Wszystkiego. Wszystkiego, tak. Ja też bym tak powiedział. Wydaje mi się, że na pewno filmów co tydzień. I co, na pewno z takich, co za siebie mogę powiedzieć, na pewno planuję maturę do Dudry, bo wiem, że się dobrze przyjęła i zabawnie jest oglądać takie rzeczy. I planujemy też na pewno drugi odcinek, czy się słucha. O Boże, kartka mi się podoba. Bo to się też spodobało. Tak, co się słucha, też się spodobało, więc na pewno. I na pewno jakieś nowe formaty też wymyślimy. Zobaczycie wkrótce już po świętach, bo teraz nam został jeden tydzień, nie? Dobra, i... Ja chcę przeczytać. Chcesz ostatnio przeczytać? Mhm. Proszę bardzo. Kto jest najpopularniejszy z samorządu? No, a idealnie nie trafiło, nie? Żartuję oczywiście. No, wiecie co, ja mam 60 lajków na swoim TikToku, nie? Ile masz lajków na swoim TikToku? Nie używam TikToka. Ile masz lajków na swoim TikToku? Nie mam TikToka. Ile masz lajków na swoim TikToku? Też nie mam TikToka. Wy? Nie mam TikToka. Nie mam TikToka, ale w tym, w którym brałem udział, ponad 500. Dobra, to nie masz TikToka. Czyli wychodzi na to, że wygrywał. Tak, czyli wychodzi na to, że faktycznie najpopularniejszą jesteś osobą, ale nam w piątce się udało honor zatrzymać, bo nikt z nas nie ma TikToka. Ejka, tutaj taka notka edytorska, bo akurat sobie siedziałem właśnie i montowałem film i wszedłem na swój kanał, tak co do tej popularności. Możemy zauważyć aż 136 subskrypcji i na ostatnim filmie z przed roku prawie 70 tysięcy wyświetleń, więc myślę, że możemy wznowić rozmowę o popularności. Pozdrawiam.
Więc słuchajcie, moi drodzy, tutaj mamy piernika od Kacpra i Konrada, tutaj piękny nasz ranger od mojego i Dominika i tutaj od Marcina i Violi, ale bardziej chyba Violi, bo Marcin Marcina! Bardziej Marcina! Bardziej Marcina. Ale z jajkiem sadzonym. Tak, więc... więc takie piękne, już pewnie głosowaliście na Instagramie, a teraz zobaczmy, jak wyszły wyniki. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten nasz taki świąteczny Q&A połączony z dekorowaniem pierników. Myślę, że mogliście uzyskać odpowiedzi na pytania, które były zadane na Instagramie, no i przy okazji ocenić, jakie nam te pierniki wyszły. Z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować pani Marciniak i dziewczynom, które przygotowały dekoracje, które mogliście zobaczyć w filmie tego takiego bałwanka i kominek. I ogólnie wszystkim za oglądanie. Widzimy się za tydzień. Hej, hej!